Jeszcze raz pragnę powitać na 34. sesji Rady Piwnicy. Przedstawię porządek obrad. Otwarcie powitanie, przedstawienie porządku obrad, na trzecie przyjęcie protokołu z 31. sesji. I punkt czwarty, pytania do służb mundurowych, które będzie mieli sprawozdanie policji. To jest, dlatego czytałem do tego punktu, pozostałe punkty Państwo macie przed sobą. Poza tym będziemy wprowadzać uchwały, które nie znalazły się jeszcze w porządku obrad. Tutaj proszę o rozdanie druku, tak? I pod punktem 5d będziemy wprowadzać druk numer 6 w sprawie zadań priorytetowych. A może poczekamy, aż będą rozdane, będą rozdane, będą tylko numery druku. Dobrze, w takim razie głosujemy wprowadzenie. Proponuję wprowadzić pod punktem 5d, druk numer 6. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie jedna osoba nie głosowała. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymują. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem pod punktem 5F druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Nie. Ale przepraszam bardzo. Pani Kalika mi zasłoniła. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymują. Proszę Państwa, bardzo proszę już o ciszę. Pod punktem 5F proponuję wprowadzić druk numer 8. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. 19 za, 0 wstrzymujących. Pod punktem 5G proponuję wprowadzić druk numer 9. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Pod punktem 5K proponuję wprowadzić druk numer 10. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba nie głosowała. Pod punktem 5 ja proponuję wprowadzić druk numer 11. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Pod punktem 2a proponuję wprowadzić druk numer 5. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Pod punktem 6.2b proponuję wprowadzić druk numer 12. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba nie głosowała. Oraz jedna uchwała, którą proponuję wprowadzić. Państwo tego druku nie macie, bo to jest projekt komisji zaraz przed sesji. W sprawie ulicy Słotnej. Opiniowanie dopuszczenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Słotnej. Wraz ze wskazaniem pewnych warunków na tymczasową możliwość użytkowania tej drogi. To jest za wprowadzenie tego punktu, tego projektu uchwały w punkcie 6.2c. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W takim razie... Ja mogę powiedzieć, mianowicie tutaj w sprawie zmian komunikacji miejskiej jest tylko mowa o autobusie 168, ale słyszał pan o... To będziemy mówić o procedowaniu tego druku, będziemy o tym mówić.
Kto z Państwa jest za przyjęciem całego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Jest. Będziemy przyjęte jednogłośnie. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, stwierdzam, że protokół 33 sesji Rady Miejskiej został przyjęty. I przejdziemy do punktu 4, ale zanim to zrobimy, to obiecałem, że oddam głos jeszcze naszym gościom, panom zaczyszczaniu ścieków z sąsiedniej gminy. I bardzo proszę tutaj może do nas, ale... Nie, proszę, że nie pamiętam, jak się panowie nazywają, proszę o przedstawienie się. Mam pytanie, czy został jeszcze jakiś porządek obrad? Tak? Myślę, że tak. To jest ten dodatkowy. Jestem przedstawicielem z kolegą takiego stowarzyszenia w zasadzie mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż potoku Sudu, jednego z jego dopływów. Problem jest taki, że na granicy miasta Krakowa i głównie Wielka Wieś po stronie Biegutowa jest planowana budowa dużej oczyszczalni. Takiej oczyszczalni, której przepustowość ma być zwiększona czterokrotnie, bo tam jest oczyszczalnia. Jest taka malutka oczyszczalnia, z którą nie radzi sobie ten potok. Ten potok jest totalnie zdegradowany. My tam mieszkamy od lat w tym potoku. Często z tej oczyszczalni po prostu lecą na żywca ścieki takie śmierdzące. Tam praktycznie nie ma życia już w tym potoku. A w tym momencie jest procedura rozpoczęta i planowana rozbudowa czterokrotna to oczyszczalnie. Planowane jest zrzucanie 11 tysięcy litrów na dobę do tego dopływu potoku. To nie jest nawet to końce, to jest tu tylko jedno tam, gdzie bierze początek, na łąkach biebudowskich. I tutaj chciałbym to przedstawić w taki sposób, że jeżeli ta oczyszczalnia tak olbrzymia powstanie, to my tam w dzielnicy w Tonie, w Toniach, już mieszkamy przy tym potoku, to będziemy musieli się chyba wynieść, bo w tym momencie jest ciężko przy tak malutkiej oczyszczalni tam mieszkać, a co dopiero jak się pojawi ta duża oczyszczalnia. Dodatkowo nam się wydaje, że w gminie zdają sobie sprawę, że ten potok nie jest w stanie przyjąć tak olbrzymiego ilości zrzutu ścieków, chociażby z tego względu, że przygotowany został raport oddziaływania na środowisko i w tym raporcie tak naprawdę brakuje obliczeń na temat potoku Sudu. Jest jak gdyby w naszym odczuciu prowadzone są działania, żeby wybudować tą oczyszczalnię, a jakby później się będziemy martwić co dalej. Natomiast sam raport w ogóle nie porusza kwestii oddziaływania na środowisko i na nasze życie. Ja dziękuję panu za ten głos i prosił pana, żeby pan został tutaj do punktu 4. Naprawdę mamy tutaj projekt uchwały, w tej oczyszczalni możemy zabić.